Znasz już oś liczbową, więc czas dowiedzieć się, jak wygląda układ współrzędnych. W tym filmie zrobimy kilka przykładów, które pozwolą nam na zapoznanie się z układem współrzędnych, zwanym układem kartezjańskim. Na początek popatrzymy na kilka punktów, które są już zaznaczone i spróbujemy dowiedzieć się, jakie mają współrzędne. Potem zrobimy jeszcze jeden przykład i popatrzymy na współrzędne i sprawdzimy, na jakie punkty wskazują. Zatem zastanówmy się, jakie są współrzędne tych punktów. Każdy punkt płaszczyzny określają dwie liczby. Tutaj po prawej stronie mamy punkt A. Pierwszą liczbę, czyli współrzędną x, sprawdzamy na osi x. Tu mamy oś x, czyli schodzimy w dół. X w takim razie będzie równy 5, czyli pierwsza współrzędna to 5, przecinek. I szukamy drugiej współrzędnej, y. Y jest równy w tym wypadku 6. Czyli punkt A ma współrzędne 5,6. Zauważ, że współrzędne punktu zapisujemy w nawiasach okrągłych i oddzielamy je przecinkiem. Gdzie jest zatem punkt B? Jakie ma współrzędne? B jest 5 jednostek w lewo od zera, zatem ma minus 5, pierwszą współrzędną. I druga współrzędna, 5. Zmieńmy kolor. Punkt C. Mam nadzieję, że zaczynasz rozumieć, o co tu chodzi. Zacznijmy w takim razie tutaj od współrzędnej y. Y jest równy 3, a x jest równy minus 2. Pamiętaj, współrzędna x zawsze musi być pierwsza. To jest taka reguła, którą należy pamiętać. Najpierw x, potem y. Punkt D. X to minus 2. Y w prawo również minus 2. Punkt E. Zacznijmy tutaj od współrzędnej Y. Y jest równe minus 4, to jest druga współrzędna. X jest równe 3. Na koniec F. F to X równe 2 i Y równe minus 6. Mam nadzieję, że daje Ci to już jakiś pogląd na odczytywanie współrzędnych. Zacznijmy teraz inaczej. Weźmy współrzędne i zastanówmy się, gdzie leżą te punkty. Zacznijmy od punktu G. Punkt G ma współrzędne 4,2. 4 to znaczy współrzędna x. 4 mamy tutaj. Y jest równy 2, zatem dwie jednostki do góry. Tutaj będzie nasz punkt G. Punkt H. Minus 3 i 5,5. Minus 3 to są x. Tu mamy minus 3. 5,5 do góry. 1, 2, 3, 4, 5,5. W tym miejscu będzie to punkt H. I zacznijmy od drugiej współrzędnej. Minus 4, czyli y będzie równe minus 4 tutaj. I x równe 4, czyli w prawą stronę 4 jednostki. Zatem i będzie w tym. Pozostaje nam sprawdzić punkt J. J ma współrzędną x minus 2, czyli tutaj szukamy. Y minus 3, zatem będzie w tym miejscu. Zatem to jest punkt J. Pamiętaj, że możesz robić odwrotnie. Najpierw sprawdzać y, czyli minus 3, współrzędna druga minus 3, x minus 2. Zawsze dostaniesz ten sam punkt. Mam nadzieję, że teraz współrzędne nie mają przed Tobą tajemnic i wiesz, jak odczytywać lub zaznaczyć punkty w układzie współrzędnych. Zróbmy teraz trochę inne zadanie. 3 kolejne punkty są wierzchołkami kwadratu ABCD. Zaznacz je w układzie współrzędnych i określ współrzędną czwartego wierzchołka D. Zaznacz ten punkt i podpisz go. W porządku. Zaznaczamy w takim razie te punkty w układzie współrzędnych. Wiemy, co mamy robić. To jest nasza oś x. To jest nasza oś y. Zaznaczamy punkt A. X minus 4, y minus 4. Musimy określić jednostkę. Tu będziemy mieć 1, 1, minus 1, minus 1. Zatem x ma być równe minus 4, czyli będzie 1, 2, 3, 4. W tym miejscu minus 4. I y również minus 4, 1, 2, 3, 4, minus 4 jest w tym miejscu. Czyli minus 4, 4, punkt A będzie się znajdował w tym miejscu.
Punkt B. 3 minus 4. X jest równe 3, czyli 3 jednostki w prawo. 1, 2, 3. I 4 w dół. 1, 2, 3, 4. Zatem tu mamy punkt B. Widzimy tu już bok naszego kwadratu. Między punktami A i B mamy pierwszy bok naszego kwadratu. Taka mała dygresja, żeby zaznajomić się z nazewnictwem. Chciałam powiedzieć, że układ współrzędnych dzieli się na cztery ćwiartki. Osie X i Y wyznaczają te cztery ćwiartki. W tym miejscu jest ćwiartka pierwsza, to jest ćwiartka druga, to jest ćwiartka trzecia i tutaj mamy ćwiartkę czwartą. Idziemy przeciwnie do wskazówek zegara. Zatem punkt A jest w ćwiartce trzeciej, punkt B w ćwiartce czwartej. Zastanówmy się, gdzie będzie nasz punkt C. C ma współrzędne 3 i 3, obie dodatnie, zatem będzie to pierwsza ćwiartka. W którym to będzie miejscu? 1, 2, 3 i 3 do góry. W tym miejscu będzie punkt C. Tutaj mamy bok, drugi bok naszego kwadratu. Zauważ, że punkt C i punkt B mają taką samą współrzędną X, a punkt A i punkt B taką samą współrzędną Y. Zastanówmy się w takim razie, jak zaznaczyć ostatni punkt D. Jak to zrobić? Punkt D na pewno musi być na takiej samej wysokości jak nasz punkt C, czyli Y musi być równy 3. Gdzieś będzie na tej wysokości. Natomiast X musi być równy minus 4, ponieważ będzie musiał leżeć na takiej wysokości jak punkt A. Zatem w tym miejscu leży nasz punkt D i będzie miał współrzędne minus 4, 3. To jest nasz punkt D. Skończyliśmy.